Polsce zostało otwarte pierwsze kino samochodowe. Na coś takiego czekali wszyscy fani sztuki filmowej. Pierwsza tego typu projekcja odbyła się w Poznaniu. W poniedziałek na parkingu Wielkopolskiej Giełdy Odzieżowej został wyświetlony film Sala Samobójców. Fejter autorstwa Jana Komasy. Nie da się ukryć, że na kino samochodowe czekało wiele osób, które nie mogły znieść obostrzeń utrudniające odbiór dzieł filmowych. Szczęścia nie mogli ukryć mieszkańcy Poznania, w którym taką formę rozrywki zaoferowało kino Ferment. Kino samochodowe w Poznaniu zgodnie z informacjami podanymi przez portal Fakt24, w Poznaniu zostało zorganizowane kino samochodowe. Za organizację odpowiedzialne jest kino Ferment. Seans miał miejsce poniedziałek na parkingu Wielkopolskiej Giełdy Odzieżowej przy ul. Głogowskiej 248. Kino samochodowe w Polsce to jednak nie jedyne kino samochodowe, które zostanie otwarte w Polsce. Na tego typu atrakcje mogą wkrótce liczyć mieszkańcy Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Katowic, Koszalina, Tarnowa oraz Trójmiasta. Z całą pewnością w tych miastach znajdą się kinomaniacy, którzy będą uradowani tą inicjatywą.